Poniedziałek, 4 grudnia, Anita Stefańska Pluskota, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu o starcie łyżwiarskiego sezonu w Piotrkowie, o teatrze z Mikołajem oraz spotkaniu w nagrodę. Zima, jak się zadomowiła, tak nie odpuszcza, ale taki klimat cieszy zwłaszcza tych, którzy lubią zimowe aktywności. Sanki, narty, zimowe spacery, no i oczywiście łyżwy. 17. sezon miejskiego lodowiska już trwa, a rozpoczął się w piątkowe popołudnie. Na ten moment czekali miłośnicy zimowego ślizgania. Ci, którzy już jazdę na łyżwach mają wytrenowaną do perfekcji, jak i ci, którzy dopiero przełamują pierwsze lody. I w efekcie pierwsza jazda w sezonie dla jednych jest tą najprzyjemniejszą, dla drugich najtrudniejszą. Najprzyjemniejsza. Dlaczego? No, mega fajnie, że można po prostu tak sobie wrócić, tak z przyjaciółmi. Najtrudniejsza. A czemu? Najgorzej jak się właśnie wywali się, to bardzo boli pupa albo nogi, jak się wywali. Trzeba się przyzwyczaić i potrenować. Pierwszego dnia na miejskim lodowisku czas spędzała młodzież i całe rodziny. To taka atrakcja, która zimę stawia w innym świetle. I pierwszego dnia nie mogło zabraknąć stałych bywalców. Jak się jeździ? Super. Na taką chwilę się czeka? Tak, pewnie. Cały rok. Bardzo czeka, bo my mieszkamy niedaleko, więc dla nas jest to też pewna forma aktywności, która jest blisko naszego miejsca zamieszkania, więc jest to fajne miejsce do poćwiczenia. 17. sezon wystartował. Teraz można trenować ślizgi i piruety na łyżwach codziennie. Od 9 do 21 oczywiście. I to co bardzo ważne, za naprawdę przystępną cenę. Łyżwy też czekają, można wypożyczyć. Tak, figurówki, hokejówki dla dziewczyn, dla chłopaków. Jest to wybrać naostrzone, odświeżone, nowe i te z poprzedniego sezonu, ale te w bardzo dobrym stanie czekają na tych, którzy tych łyżew nie mają. A aura na ślizganie dopisuje i mróz tu jest sprzymierzeńcem. Podczas pierwszej jazdy w sezonie na miłośników czekała rozgrzewająca herbata i dodające energii smakołyki. Świąteczny klimat coraz bardziej czuć. Obecna aura w tym bardzo pomaga. W nastrój bożonarodzeniowy wprowadza też uliczna iluminacja. Dziś rano rozpoczęło się instalowanie piotrkowskiej choinki w rynku trybunalskim. Panel po panelu z wysięgnika świąteczny symbol został złożony i podłączono do niego oświetlenie. W pełnym blasku podziwiać świąteczne miejskie drzewko będzie można już 6 grudnia od godziny 17. Wówczas odbędzie się wspólne odpalenie choinki. Podczas tego spotkania nie zabraknie niespodzianek dla najmłodszych. A my teraz zmieniamy temat. O chorobach układu moczowego, sposobach leczenia, również technikami mało inwazyjnych zabiegów z wykorzystaniem robotów. O tym rozmawiali lekarze urolodzy podczas konferencji pierwszych łódzkich dni urologicznych zorganizowanych w Piotrkowie Trybunalskim. Wśród mężczyzn chorych onkologicznie 23% z nich ma raka prostaty. W Polsce statystyki są nieubłagane. Rak prostaty to jeden z głównych zabójców mężczyzn. W Stanach Zjednoczonych, w których panowie zgłaszają się, świadomość jest wysoka, ten rak niemalże przestał zabijać. W Polsce, no niestety, droga do tego jest jeszcze dość daleka. Tak więc zachęcamy do wizyt. A możliwości wczesnego wykrywania raka prostaty polska urologia ma bardzo dużo skutecznych narzędzi. Również tych do leczenia i wyleczenia. I właśnie o wykrywaniu i leczeniu raka prostaty i innych chorób układu moczowego podczas dwudniowych łódzkich dni urologicznych rozmawiali urolodzy z całego województwa łódzkiego. Jak mówią biorący w spotkaniu udział lekarze, pierwszym co trzeba zrobić, a co jest obecnie najtrudniejsze, to uświadomić mężczyzn, że dla nich urolog jest jak ginekolog dla kobiety. Tak, my systematycznie ponawiamy apel do pacjentów, do mężczyzn, aby zgłaszali się częściej do urologa, ponieważ aktualne dane wskazują, że aż 60% mężczyzn po 55 roku życia u urologa nigdy nie było. To są dane z naszego województwa. To są bardzo złe dane i
My będziemy systematycznie ponawiać apel do panów, aby te cyfry i te statystyki się zmieniły. No, oczywiście trzeba przełamać pewien wstyd. Jest to badanie często intymne, ale urolodzy naprawdę w profesjonalny sposób zaopiekują się chorym, więc ta bariera wstydu będzie przełamana bez większego trudu, a ponadto cała reszta badań w gabinecie urologicznym to badania mało inwazyjne i niebolesne. A świadomy pacjent, wcześniej zdiagnozowany, ma do dyspozycji szereg sposobów leczenia, o których rozmawiano właśnie podczas łódzkich dni urologicznych. Szturmem do urologii wkroczyła robotyka. Podobnie tak samo jak laparoskopia, tak samo robotyka, jest to szybszy powrót pacjenta do zdrowia, mniejszy uraz tkankowy, mniejsze nacięcia na skórze, mniejsza utrata krwi, a to wszystko wiąże się jakby z lepszym powrotem i szybszym do pracy. Jest też to ułatwienie dla operatora, który siedzi wygodnie przy konsoli i wykonuje operację, a ma też powiększony obraz, czyli widzi wszystko bardziej dokładnie, a ja narzędzia, którymi dysponuję, jakby są bardzo precyzyjne. Dziś, jak szacuje się, robotyka wykorzystywana jest w większości przeprowadzanych operacji urologicznych. W ubiegłym roku liczba prostatektomii robotycznych w Polsce przekroczyła liczbę operacji wykonywanych innymi metodami. Na pewno wprowadzenie refundacji na zabiegi robotyczne jest motorem napędowym rozwoju robotyki. Cieszymy się, że ten rozwój robotyki w Polsce idzie w tak imponujący sposób. Lekarze przypominają, nie zawsze choroba układu moczowego daje wczesne objawy. Dlatego tak ważne są wizyty kontrolne. Krwiomocz, ból, problemy z oddawaniem moczu, guzki, brak erekcji – to wszystko powinno zostać skonsultowane z lekarzem. Także objawy, tak, powinny nas skłonić do wizyty urologa. Bezobjawowi pacjenci również w kwestii wczesnego wykrycia raka prostaty. I wydaje się, że nie jest złym pomysłem, jeżeli każdy pan po 50 roku życia uda się przynajmniej raz do urologa, żeby taki check-up przejść i zobaczyć, w jakiej formie urologicznej się znajduje, i urolog by ustalił, czy w przyszłości wymagałby kolejnych wizyt, jak często miałyby one mieć miejsce, czy też nie. Kobiety również, kiedy zaobserwują występowanie niepokojących objawów, powinny udać się do urologa. Również w przypadku nietrzymania moczu czy często moczu. Urolog w tej kwestii może poprawić komfort życia. Finisz modernizacji ulicy Przedborskiej już blisko. Media znajdujące się pod ziemią już przebudowano. Wymieniono krawężniki i wykonano podbudowę pod drogę oraz ciągi pieszo-rowerowe. Jest też już dywanik asfaltowy. Układanie warstw asfaltu na ulicy Przedborskiej rozpoczęło się w czwartek. Wylana została pierwsza warstwa asfaltu na całej długości jezdni. Po północnej stronie drogi wykonany zostanie asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy, a po południowej chodnik z kostki betonowej. Zgodnie z zapisami umowy inwestycja powinna zakończyć się jeszcze w tym roku. Mikołajki tuż, listy napisane, sprawozdania z grzeczności zdane, prezenty wybrane i tylko pozostaje czekać. A to, czy dzieci były w tym roku grzeczne, sprawdzano wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury podczas niedzielnych teatraliów. W świąteczny klimat widzów wprowadził Teatr Promyk spektaklem Złoty Dzwonek Świętego Mikołaja. Po wspólnym przywołaniu Mikołaja... Na scenie pojawili się jego wysłannicy, aktorzy Teatru Promyk. I tak rozpoczęto niedzielne teatralia. A spektakl, jaki tym razem zobaczyli widzowie, wprowadzał w przedświąteczny klimat. Sceny toczyły się na dwóch planach. W niebie, gdzie aniołek pomagał świętemu Mikołajowi, a diabełek przeszkadzał, oraz na ziemi, gdzie dzieci martwiły się, czy zasłużyły na prezenty. Te na widowni się nie martwiły, bo wiedzą, co zrobić, by święty przyszedł. Być grzecznym. Przez cały czas nie robić niczego złego. Jak dzieci są grzeczne. A co to znaczy być grzecznym? Żeby pomagać. Skąd Mikołaj wie, że dziecko było grzeczne? Można napisać list do niego, albo mama powie, albo jeszcze ma taki dzwonek, który dzwoni, jak dziecko jest grzeczne. I taki dzwonek Mikołaja podczas spektaklu jego bohaterowie zgubili. Jak to jednak szczęśliwie bywa, szybko się odnalazł i Mikołaj miał możliwość sprawdzić, czy wszystkie dzieci były grzeczne. Dzieci i nie tylko. A ci, którzy nie do końca wiedzą, o co z tą grzecznością chodzi, musieli dać obietnicę, że swoje zachowanie zmienią na idealne.
I sama ta atmosfera stworzona wokół tego spektaklu przez pana Tomka i tą panią też wprowadziła fajny nastrój. Także i to, co Mikołaj zrobił na sam koniec, bardzo świetny pomysł, że to dawanie takiej nadziei na to, że mimo, że tam te dzieciaczki, wiadomo, różnie jest, ale jak tylko postanowią poprawę, to znaczy, że im się prezenty należą i tego się trzymamy. Dzisiaj rzeczywiście sala wypełniona była po brzegi, ale obserwuję, że tak od września, jak rozpoczęliśmy od nowa niedzielne teatralia, czyli sztuki, niedzielne sztuki dla dzieci, to coraz więcej osób przychodzi z maluszkami i to bardzo, bardzo cieszy, dlatego że okazuje się, że edukacja teatralna od małego jest potrzebna, jest takie zapotrzebowanie. To mikołajkowe spotkanie było ostatnim w ramach niedzielnych teatraliów w tym roku, ale cykl będzie kontynuowany już od stycznia. W miniony weekend można było pójść na zimowy spacer, do teatru albo na łyżwy, ale można było również posłuchać muzyki na zamku. W sobotę odbył się kolejny, 30 już koncert zreaktywowanego w tym roku cyklu Jazz Scena Zamek. W sobotnie popołudnie w nastrojowy klimat zabrał miłośników jazzowego brzmienia utytułowany pianista, kompozytor i aranżer Maciej Tubis. Piotrkowianie mogli usłyszeć nie tylko autorskie aranżacje, takie jak Nim Stanie Dzień czy Le Depart, ale również i przede wszystkim utwory Krzysztofa Komedy, którego twórczość jest muzykowi bardzo bliska. Koncert przyciągnął Piotrkowian, dlatego jak mówią organizatorzy, powrócić do cyklu Jazz Scena Zamek było warto. Odzew był bardzo duży, już gdy puściliśmy ogłoszenia, że organizujemy koncert pana Macieja, było bardzo duże zainteresowanie, no a co widać zresztą po pełnej sali, bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że każdy następny koncert również będzie trafiał w gust Piotrkowian. Sobotni koncert promował najnowszą i co warto zaznaczyć winylową płytę Macieja Tubisa, a Komeda Reflections to pierwszy solowy album w karierze muzyka. Choć tegoroczna edycja Piotrkowskiego Biennale Sztuki już rozstrzygnięta, to Biennale jeszcze nie daje o sobie zapomnieć, a wszystko to za sprawą trwającej wystawy pokonkursowej, a także autorskich spotkań, które przyznane zostały jako indywidualne wyróżnienia. Kolejne z nich odbyło się w miniony piątek. O malarstwie, grafice i animacji, obszarach, w których tworzy na co dzień podczas spotkania, opowiadał Mikołaj Sęczawa, bohater piątkowego wieczoru, artysta intermedialny. Nie mogło oczywiście zabraknąć prezentacji nagrodzonej pracy. Mikołaj Sęczawa pokazał swoją animację lalkową. Jak podkreślał, to klasyczna animacja w połączeniu z błędem cyfrowym, bo to właśnie błąd cyfrowy jest istotnym punktem odniesienia w jego twórczości. Odnosi się to tak naprawdę do codziennego życia każdego z nas, tak? Gdzieś jesteśmy nastawieni na takie drobne błędy, które troszeczkę nas wykrzaczają, czy tam zaburzają nam normalny tryb pracy. I skupiłem się głównie na tym, żeby pokazać to w formie glitchu, czyli tak zwanego błędu cyfrowego, zwizualizować to w takiej formie. Kultura błędu cyfrowego jest bardzo powszechna w jego twórczości. I jak mówi, nawet kiedy jego prace są nastawione na dokładność i mocną estetykę, to zawsze stara się wpleść do swojego dzieła drobny błąd. Mikołaj Sęczawa jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, uczestnikiem krajowych i zagranicznych wystaw, przeglądów filmowych, letnich szkół artystycznych. Prace Mikołaja Sęczawy oraz prace wszystkich artystów zakwalifikowanych do finałowej wystawy 7. Piotrkowskiego Biennale Sztuki oglądać można w obu galeriach Ośrodka Działań Artystycznych jeszcze do 30 grudnia. Dziś to wszystko. Za chwilę na naszej antenie kolejny program Z książką do gwiazd. Zapraszam do pozostania z nami. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. We'll be right back.
Powiem ci, że mam tyle pracy, nie wiem, w co mam ręce włożyć. Mam podobnie. Tylko ja mam więcej trochę w domu niż w pracy. O, w domu. Krysia, ja już nie mogę. Nie wiem, jak mam postępować z moim synem. On to bez telefonu ani rusz. A książki? Książki to on nawet nie chce wziąć do ręki. Nie mam już na to słów. No niestety, to jest problem wielu rodziców. U mnie w klasie też są dzieci, które nie lubią czytać. Ale nie ma się co dziwić, jak nawet dorośli już nie czytają. Jedyne co to jakieś tam wiadomości w swoich telefonach. Ale co na to poradzić? Taki jest świat. Jak ja mam zakazać korzystania z komputera czy telefonu? I jak mam pokazać, że książki są atrakcyjne, skoro jak już są tam obrazki, to się nie ruszają, nie można nic przewinąć, kliknąć, tylko przesuwasz strony i to ręcznie. Trzeba dziecko zaciekawić. A telefon albo komputer to może być narzędzie do czytania. Zobacz, jest taka aplikacja, zaraz ci pokażę. Elektronika może mieć bardzo wiele korzyści w rozwoju naszych dzieci. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób ją ukierunkujemy. To rodzic pokazuje, ile czasu mogę spędzić na elektronice i w co mogę zagrać. To również może być czas spędzony z książką. Pamiętajmy, że elektronika jest czymś niezwykle atrakcyjnym dla naszych dzieci. Jest modelowana przez to, że rówieśnicy naszych dzieci często w nadmiernej ilości korzystają z telefonu, a dzieci chcą być tacy jak ich rówieśnicy, ale też, co warto nadmienić, chcą być tacy jak my. A więc my też musimy uważać jako rodzice, ile czasu poświęcamy przed ekranem, małym czy dużym. Michał Pałupski, piotrkowianin znany w całej Polsce, ze swoich żartów po prostu stoi i żartuje. Aktor, stand-uper, komik, były członek kabaretu Formacja Châtelet. Jeden z pomysłodawców piotrkowskich trybunałów kabaretowych. Członek i współtwórca piotrkowskiego kabaretu Nie My. Aktualnie zabawia ze sceny tłumy w całej Polsce, ale z książek nigdy nie żartuje. Zanim znalazłeś się tutaj, gdzie jesteś, musiałeś przejść przez różne dziejowe losy. Tak. Musiałeś spotkać się również z książką. Jak wyglądało to pierwsze wasze spotkanie? Kurczę, pierwsze spotkanie to jest ciekawa historia, bo moja mama była osobą walczącą w dawnych czasach i przez to, że była tym adwokatem, który bronił solidarnościowców, zamknęli ją do więzienia. I pierwsze spotkanie z książką i z literkami polegało na tym, że moja mama wysyłała listy mi z więzienia z każdą literką. Na przykład był królik na hulajnodze i to była literka H. I ja się w ten sposób uczyłem, ona mi pisała wierszyki a propos danej literki. W ten sposób zacząłem uczyć się czytać. Ja miałem problem z książkami tak naprawdę, bo ja w liceum czytałem tylko to, co mi kazano i unikałem książki jak ognia. Dopiero zacząłem bardzo, bardzo czytać pod koniec liceum, dużo czytać. I pierwsza moja książka to było Wszystko czerwone. Pamiętam to dokładnie, Chmielewski. Tak? Wszystko czerwone albo Wszyscy jesteśmy podejrzani? Która jest z nich? Chmielewska to była dobra autorka dla młodych ludzi, ponieważ przede wszystkim była zabawna. Tak, była zabawna i akurat w tych książkach Wszyscy jesteśmy podejrzani i Wszystko czerwone to były też kryminały, które były bardzo fajnie skonstruowane i czytało się je z wypiekami na twarzy. Czy ta książka przypadkiem nie wpłynęła na twoje życie, że teraz jesteś komikiem? Jest to możliwe. Chociaż wydaje mi się, że bardziej na to, że jestem komikiem, wpłynęły moje pierwsze chwile tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury, czyli moja grupa teatralna Puzzle, która robiła takie szopki na nauczycieli co roku i tam mieliśmy rozśmieszać naszych kolegów. I to chyba to bardziej wpłynęło. Jednak na pewno książka Chmielewskiej i jej poczucie humoru wpłynęło później na moje skecze i na napisanie różnych rzeczy, które teraz robię. Czy teraz czytasz? Masz czas? Czytam, dużo czytam. Przyznam się, że zmusza mnie do tego moja córka.
ponieważ zaskakujące jest to, że moja 11-letnia córka czyta tak dużo książek i ona sobie wymyśliła wyścig ze mną, kto przeczyta więcej w roku, i jak wracam z trasy i nie mam przeczytanych tam tylu książek ile ona, to muszę nadrabiać. W zeszłym roku moja córka przeczytała 34, ja przeczytałem 35, żeby wygrać. Teraz w tym roku już jesteśmy, jest końcówka roku, jesteśmy po 45, więc jest dobrze, jest okej. Okay. A jaką książkę byś polecił? Niekoniecznie dla dzieci, ale w ogóle. Książka, która zrobiła na mnie największe wrażenie i z którą idę przez życie, to jest Mac Fowlesa. Jest to dość trudna lektura, ale zauważyłem, że kiedy ją przeczytałem pierwszy raz, jak miałem 19 lat, dotarło do mnie zupełnie inne rzeczy niż później, jak czytałem tę książkę po raz kolejny. Ta książka powoduje, że im więcej wiemy o świecie, tym fajniejsze rzeczy tam znajdujemy. Więc polecam Maga Fowlesa. Polecam też wszystkie książki mojego przyjaciela. Jeżeli ktoś woli lżejszą lekturę. Moim przyjacielem jest Jakub Ćwiek, takim właściwie bratem. Więc w jego literaturze można znaleźć akurat wszystko. Jeżeli ktoś lubi fantastykę, fantazy, to znajdzie tam takie rzeczy. Może też wrócić do czasów dziecięcych, bo jest taki cykl Chłopcy, gdzie głównymi bohaterami są te dzieciaki od Piotrusia Pana, pojawiające się w naszych realiach w tym momencie. A teraz ostatnio, właśnie wczoraj skończyłem jego najnowszą książkę, Święty z Centralnego, i to już jest literatura, to już jest bardziej sensacja, kryminał, akcja. Ja bardzo cenię twórczość Ćwieka, dlatego że on chce być bardzo prawdziwy w swoich książkach i robi bardzo dobry research. A co sądzisz o nowoczesnych formach czytelnictwa? E-booki i różne inne booki, audiobooki. Inne booki. Znaczy, ja mam tak, ja uwielbiam książkę w papierze, e-book jako nośnik. Jest wygodniejszy dla mnie w trasie, ponieważ mogę razem ze sobą mieć kilkanaście książek i nie muszę myśleć o tym, że to będzie ciężkie. Ja mam plecak zawsze na plecach, muszę gdzieś tam zmniejszać, zipować to, co noszę. Ale na przykład w tę trasę wziąłem dwie książki w formie papierowej i mam jeszcze jedną rzecz, która przez co nie mogę czytać na Kindle. Ja mam taki fetysz. Nienawidzę, jak ktoś przeczytał książkę przede mną, moją książkę. Więc może być tak, że ja przeczytam tylko początek, prolog ze trzy zdania i już wtedy ten fetysz, już moja żona może przychwycić tę książkę, ale ona też dobrze wie, że nie lubi, jak książka była czytana przede mną. Słuchajcie, fajnie, że oglądacie ten program, fajnie, że siedzieliście przy telewizorze, ale teraz weźcie do ręki książkę i idźcie sobie poodpoczywać, przytulcie się do swoich połowic, do swojej rodziny i czytajcie wszyscy równocześnie książki. Pokazujcie dzieciakom poprzez czytanie, że czytanie jest fajne.